żyjemy w bardzo niepokojących i niebezpiecznych czasach. Jesteśmy otaczani przez wydarzenia i ludzi, wydarzenia, którym staramy się nadać jakiś sens i ludzi, z którymi staramy się porozumieć, ale bardzo często jest nam trudno. I ten spektakl jest jakby opowiada o tym, o kryzysie komunikacji. Moja ostatnia praca autorska miała premierę 5 lat temu. To była też praca solowa Insight, prezentowana w wielu zakątkach świata. Otrzymała również nagrodę za choreografię na Polskiej Platformie Tańca w 2014 roku. I po 5 latach, przez te 5 lat do czasu premiery Miód, wydarzyło się bardzo wiele rzeczy. Brałem udział w wielu różnych projektach, ale w międzyczasie pracowałem w kierunku właśnie tego spektaklu. Tak jak mówiłem wcześniej, To było szukanie odpowiednich publikacji. To były również podróże, które w jakiś sposób poinformowały też to, o czym będzie ten spektakl. Spotkania z ludźmi, obserwacja tego, co się dzieje na świecie, zwykłe oglądanie telewizji i wieczornych wiadomości. Także to wszystko miało tak naprawdę wpływ na ostateczny kształt tego spektaklu. Artyści generalnie, wydaje mi się, że przynajmniej chciałbym w to wierzyć, muszą być moim zdaniem bacznymi obserwatorami. W sytuacji pracy solowej, jeżeli jest to praca autorska i w tym wypadku jest to dość osobista wypowiedź, jakby nie ma bata, żeby nie móc bacznie obserwować i jednocześnie wyciągać odpowiednie wnioski i starać się słuchać tak naprawdę zdania każdej strony, nie tylko tej jednej właściwej.